8 sierpnia wspominamy świętą Bonifację Rodriguez Castro, zakonnicę. Bonifacja Rodriguez Castro urodziła się 6 czerwca 1837 roku w hiszpańskiej Salamance. Po ukończeniu szkoły podstawowej zaczęła uczyć się rzemiosła, a w wieku 15 lat po śmierci ojca poszła do pracy, by pomóc matce w utrzymaniu rodziny. Po uporaniu się z problemami finansowymi, Bonifacja otworzyła warsztat krawiecki, w którym pracowała z wielkim poświęceniem. Wielkim nabożeństwem otaczała Matkę Bożą i świętego Józefa. W 1865 roku, po wyjściu za mąż siostry, Bonifacja została sama z matką. Poświęcały wiele czasu życiu duchownemu. Ich dom i warsztat stał się miejscem spotkań grupy młodych kobiet pociągniętych świadectwem życia Bonifacji. W październiku 1870 roku do Salamanki przyjechał kataloński jezuita Francisco Javier Butinha i Hospital, który prowadził działalność apostolską wśród robotników. Bonifacja zwróciła się do niego z prośbą, by został jej kierownikiem duchowym. 10 stycznia 1874 roku na mocy dekretu biskupa Salamanki Bonifacja wraz z 6 towarzyszkami, wśród nich była jej matka, założyła w swoim domu zgromadzenie służebnic świętego Józefa. Siostry łączyły kontemplację ukrytego życia świętej rodziny z pracą oraz współpracą ze świeckimi. W macierzystym domu instytutu zwanym warsztatem nazaretańskim pracowały obok zakonnic ubogie kobiety, które siostry chroniły w ten sposób przed rozmaitymi niebezpieczeństwami i wyzyskiem. Już 3 miesiące po powstaniu nowego zgromadzenia ojciec Francisco Butinha musiał opuścić Hiszpanię razem z innymi jezuitami wydalonymi z kraju przez ówczesny rząd. W styczniu 1875 roku biskup Lunhigaria, który podpisał dekret erygujący zgromadzenie, został przeniesiony do Barcelony. Te dwie zmiany zapoczątkowały okres wielkich prób w życiu Bonifacji. Nowi asystenci kościelni, należący do kleru diecezjalnego, stanowczo sprzeciwili się koncepcji domu zakonnego jako miejsca pracy, w którym w dodatku znajdowały schronienie świeckie kobiety. Zaproponowano daleko idące zmiany konstytucji zakonnych, na co założycielka nie mogła się jednak zgodzić, uważając, iż wypaczają one oryginalny charakter instytutu. Niestety większość sióstr nie zaakceptowała jej stanowiska. W czasie pogłębiającego się konfliktu Bonifacja została pozbawiona funkcji przełożonej. Z pomocą kilku współsióstr i za aprobatą lokalnego biskupa otworzyła nowy dom w Zamorze i 15 lipca 1883 roku opuściła rodzinną Salamankę. 1 lipca 1901 roku Leon XIII zaaprobował zgromadzenie służebnic świętego Józefa, ale z wykluczeniem domu w Zamorze. Bonifacja przyjęła tę decyzję z bólem, ale w duchu posłuszeństwa. Nie traciła nadziei, że zgromadzenie powróci do oryginalnego charyzmatu i przezwycięży podział. Tak też się stało. W dniu jej śmierci, 8 sierpnia 1905 roku, Bonifację otaczały nieliczne współsiostry i społeczność Zamory przekonana o jej świętości. 2 lata później dom w Zamorze został wcielony do zgromadzenia. Bonifację beatyfikował 9 października 2003 roku święty Jan Paweł II, a kanonizował 23 października 2011 roku papież Benedykt XVI. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Bonifacji. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.